To fragmenty filmu Niebezpieczni dżentelmeni, który właśnie wchodzi na ekrany kin. To również najnowsza produkcja, która otrzymała dofinansowanie ze Śląskiego Funduszu Filmowego. Między innymi w taki sposób od 15 lat pomaga filmowcom Silesia Film. Odsetek tych filmów, które otrzymują dofinansowanie, które się w ogóle o nie starają, jest dużo mniejszy niż te filmy, które są w ogóle realizowane w regionie. Znacznie więcej filmów wspieramy logistycznie, operacyjnie, organizacyjnie i te filmy są realizowane w regionie, ale niekoniecznie one wszystkie sięgają po środki funduszu. To wsparcie polega też na konsultacjach i przekazywaniu wiedzy. Dobre miejsce może być kluczem do sprawnej pracy na planie zdjęciowym. Lokacja to miejsce, które ma zagrać w filmie, więc bardzo często nasz dział dostaje zapytanie, czy macie jakieś miejsce, które by mogło na przykład zagrać szpital. No i dziewczyny mówią, tak, oczywiście to jest liceum Adama Mickiewicza, Trójka. Mniej więcej na tym to polega. Film Niebezpieczni dżentelmeni z gwiazdorską obsadą również był realizowany na terenie województwa śląskiego, w Bielsku Białej. Opowiada historię zakopiańskiej bohemy. Tomasz Kot wciela się w rolę Tadeusza Boja-Żeleńskiego, Marcin Dorociński odgrywa Witkacego, jako Józef Kondrat wystąpił Andrzej Seweryn, a Bronisławem Malinowskim stał się Wojciech Metzwaldowski. Razem mają rozwikłać zagadkę morderstwa po mocno zakrapianej całonocnej imprezie. Można na ten film przyjść nie mając zielonego pojęcia o tym, kim ci ludzie byli, poza faktem, że coś się obija o uszy, że ktoś taki był i o tym była kartkówka w szkole. Więc można przyjść na ten film w ten sposób i po prostu się na nim dobrze bawić. No a znając te postaci, są dodatkowe piętra interpretacyjne, no bo mimo, że jest to historia fikcyjna, to bardzo dużo jest z niej, bardzo dużo w niej jest prawdy. Śląska premiera z udziałem reżysera i aktorów odbędzie się we wtorek 17 stycznia o godzinie 18:30 w kinie Rialto w Katowicach.